Siemanko gołąbeczki, co to dzisiaj czwartek, 12:40. Jezu, przyjechałem z pracy, musiałem się położyć, bo normalnie nie wytrzymałem już. Wstaję się o 2:30, o 2:00, ciężko, aż miałem głos zmieniony troszeczkę. Walki się prowadzi cały czas ze sąsiadami. Ładnie tutaj Adama przychodzą. Adama najlepiej teraz tutaj do nas walą. Moje nie za bardzo chcą się wybić do góry, ale jakoś wczoraj ścinkowaliśmy z Marcinem. Tutaj Adama przyszły, jedną sztukę mu walnęłem. Marcinowi sztukę walnęłem. I co mam powiedzieć, zaczęły ginąć czepelki, zaczęły ginąć. Już chyba 4 stare padło i chyba 2 młode. U Marcina, z tego co wiem, coś takiego. Także walki się odbywają coraz mniej. Już chyba ze 12 sztuk z tego gołębnika zginęło. Ale zaraz będziemy je trenować, zobaczymy. Oczywiście się wykąpały chyba, tak, bo ją zostawiłem wczoraj wodę, nie wylał do kąpieli pocztowym, ale widzę, że się wszystkie wykąpały. No ale stopniowo jakoś się rozgania. Bocian masłowy zginął, nie wiem czy... O, Dereśka mi stara zginęła bez wieści, nie wiem. Marcin złapał, może Adam złapał. To co Marcin złapie, to wiem, a to co tam poleci do Adamu, to nie za bardzo. Masłowy na go strzelenie, siwy jakoś hol. W górę zobaczymy. Schowałem się, bo ciemno. Tu atak to razi słońce, nic nie widać. O, ja tu wam powiem, że się dziwię, że tu do mnie coś siada, jak one. Jak one tak latają, tak siadają, że... Że masakra. Ale o, wysząc już chodzi. Czarny. To muszę zobaczyć. Bociany leniwe strasznie. W sobotę może będę na targu to je wyniosę. Widzicie? Robi się 3 kubki jeszcze. Ja mam najgorzej, bo ja rano nie mogę ganiać. Wyszłam, zobaczcie. Sam lata, klepie. Na górze jest 15 więcej, bo pan wczoraj 3 jakiegoś jasnego, ciemnego. Co tu się trzęsiesz? Winę żyć? Dobra, muszę się te zamknąć. Usiądą, bo dzisiaj tata rano i gania podobno. Będę ganiać rano chłodno. O, byle jak, ale usiadł. Ten łapciuch, samolot. No i polatali, teraz odpoczynek do tej 16:17. I potem znowu ogień. Nie wiem ile teraz już zostało tych czepelków, ale już ich tu mało jest. Zobaczcie jak Adama ładnie kręcą. Adam, tak jak mówiłem, w tym roku zaskoczy nas wszystkich. Idą na darka. Schowałem bociany stare, bo mnie za bardzo denerwowały. Masłowe. Żółty też jest bardzo leniwy, stary samiec. Pszszt. Dama już tam zeszły, troszkę niżej. Już się zbierają do siadania.
każdy kierunek. Wczoraj przyszły tutaj, przedwczoraj były tam, a dzisiaj nad Darka szły, ale Darek chyba nie widział. Może jeszcze przyjdą, one są dziwne. O, prawo w lewo. Teraz moje jakiś kierunek zbierał. Chciały tam pójść. Mówię, Marcin jeszcze nie widzi, jest. Zaraz moje tam pójdą, tylko że to będzie kurwa porażka, zobacz. Jeszcze się ciągają, ale już lepiej. No. Lepiej. Lepiej nie mówić. Dobra, Marcina zaraz przyjdą. No to są powolnie jakieś wszystkie bociany. Marcin od razu do mnie przyjdą. A przynajmniej powinny. O, już taka grupka się załapała, zobaczcie. A te? Masz, Marcina, tam poszły teraz, kurde. One chodzą jak chcą, teraz poszły. Trochę tu, trochę tu. O, Budapeszt. Jakiś. Tu. Dereś. Mój bocian poszedł jeden, drugi dada. Nie, no wcześniej Marcin ganiał, był nade mną. Patologia. O, znowu złapał rytm, zobaczcie. I za drzewa. Nic z tego nie będzie, ani jednych, ani drugich, no. Ani trzecich. O. Może Darek spędzi, bo to jakiś inny ciemny, tak? Darka ciemny. Tu ciemniak, tu Darka chodzą. O, może z Darkiem będzie ścina. To już siły nie mają. O, tu ciemniaczek, to. Oj, moje schodzą. Może coś jest tutaj. Ten Budapeszt jakiś taki podejrzany. O, ale ty, idą ostrzy do siadania. Lepiej, lepiej. O, cholera, już lepiej, zobaczcie. Że posiadały tam gdzieś na bok. O, Darka ciemny zajdzie. Sklepał. To. Mój winerek. Gdzie ten ciemny? Tu jest. Ma chęć. Koroniaty chyba. No, a dama były w tym miejscu, by miał ścinę Darek, no za późno spędził. Nie wiem, czy mój bocian wrócił siwe. Łapciuch. Trzeba się rozejrzeć. Zobaczcie, Marcina. Jastrzębia zobaczyły, zaczęły tańczyć. Może jastrząb, ja tam nie wiem, czy mój czerwony.
coś dziwnego w powietrzu jest, wam powiem, bo tak one się dziwnie strasznie zachowują. Idą w górę, spadają w dół. Spędziłem teraz jeszcze raz, poszły w górę. Lepiej niż wcześniej. Ci nasiadają, ten mój. Ja nie wiem. Szaleństwo. I po zabawie tu został jeden, chyba Adama, się kręcił. W końcu poszedł. Aż w końcu poszedł na Darka. Idę, zamknę to i wypuszczę pocztowe. No nie wraca ty. Coś kombinuje. Marcina? Może być Marcina. Jednak. Poczta dzisiaj bardzo późno będzie wypuszczona. Polatajcie sobie. Nie wiem, czy bociana nie straciłem, łapciucha. Leciał tam do Adama, chyba nie wrócił. Leć. Zobaczymy, co po południu, czy będziecie latać coś. Tam młody bocianek siwy nie wytrzymał tempa. Ja tam poleciał na Adama i już mu się nie wróciło. Zostały już tylko cztery bocianki. Łapcie im rosną, ten zobaczcie jaki łapciaty. Ten chyba sam tak chodzi. Stary masowy do wyniesienia, nie będę się na nie patrzył nawet. Zostały dwa, jeden, dwa. Zostały trzy młode masłowe. Może coś więcej zginęło teraz, ale czerwony był ciklerek. U Dariusza tam górą wpadł, ale jakoś wyskoczył. Dobra, zobaczymy jak to chodzą. Przychodzą. Jastrząbek dzisiaj się pokazywał. Marnie. Dopędziłem starszyznę teraz, a to jest... Stare lepiej niż młode. Stopni dzisiaj było. No 29 można powiedzieć. Nie chcę się złapać nawet. Patrzcie, to chodzą jak... Teraz drugi raz je spędziłem. Posiedziały troszkę na... Tutaj sobie pochodziły. Jo, chodzą teraz jak przecinaki, tylko nad samą budą. Jak ciemne, jak murzyniaki, jak jaśniaki. Nie chcę odejść. Ale wysoko by schodzą właśnie. Szum tylko idzie. Pięknie. O. Pamiątkową sesję sobie zrobię.
To samczyk z tego roku. Fajny taki. Ma fajne oprawce. Już spierzono. Jeden z pierwszych. To druga samiczka będzie. Też młodziutka. Tu też w trakcie pierzenia samiczka. Malutka. Oj, no pokaż się ładnie. Tu jest czwarta. No chyba będą jednak dwa samczyki. Razem znaczki takie zrobiłem. No ta trochę słabsza od tamtych. No teraz Łukasz spędził. Ale ile tam jeszcze w dole chodzi chyba? Drugie tyle. Jest petarda, jest, jest. Fajnie, jak moje się już wyrobią jakoś, ale na razie ciężko. To piąty też jeszcze na łubie się pierzy. Ale też fajny będzie. Jaśniaczki. Średniaczki. No tu perłóweczka, tak, wylotka. Perłowych sporo jest, nie wiem ile ich tam, nie naliczyłem, ale są takie wylotki fajne. Z fartuszkiem, ale takie miłe. Można sobie się popatrzeć. No ta już fajnie spierzona jest. Takie pamiątkowe w razie co. Gołębie niebrane po rękach, to zobaczcie co się dzieje. Dzikus. Pierwszy młody łapciat. Fajny szarak. Samczyk. Z Wążyńskim skrzyżuje, będzie Wążyński łapciat. A to najstarszy serek już spierzony. Perłowy. Samczyk będzie. Boczat. To jest, zobacz, kolego, tam mówiłeś do ojca, że po jasnych, po jasnym i po żarobniku kolega ciągnął, no bo to boczaty po takim czymś wyszedł, ale zobacz. Nie mają przelotów. Ten jest po drugiej parze, tej takiej już zmiksowanej. Ona ma łepek fajny. Urocza. Ale w lotach dużo białych piór. Paski ma, fajnie się prezentuje na ziemi. Jest chyba z 6 takich. A tu zwykły groszek, wylot na 8 piór. Doganiania najlepsze. Milutki. Samiczka. Chyba jest ze 4 takie. No i kończy się ten dzień, także malutki pokaz gołąbków. Co tam się wychowało, jakieś perłowe są. Jest ich tam. Może z 80 wszystkiego tam jest. Razem z tymi starymi. I na razie sobie czekają. Miałem wam bardzo ważną sprawę powiedzieć. Mój brat, 2 lata młodszy, właśnie ruszył 30 czy 31 sierpnia w European Divide Trail, czyli taki szlak rowerowy
7600 kilometrów. Z Norwegii aż na Portugalię. Codziennie wrzuca relacje na Facebooku. Cała rodzina trzyma kciuki i cała Polska trzyma kciuki, bo to jako jedyny Polak, pierwszy w historii, podjął się tego wyczynu. Jedzie na rowerze. Ma na to chyba 50 dni. 20 osób na razie pokonało ten dystans. No i cały czas śledzę. No mówię, kot. Aktualnie mieszka w Anglii. Pozdrawiam Piotra. Konia. Ze Skuszewa, w sumie on tutaj jest z Podwyżkowa. Bardzo lubi te rowery, dlatego go tak troszkę wspieram. I duchowo, i tak zawsze coś się teraz, jak sobie właśnie tym rowerem będzie jechał, to coś tam o nim wspomnę. Aktualnie chyba jest już gdzieś, już minął Norwegię, teraz w Szwecji jest. Cały czas taka trasa jest na MTB, na rowery MTB, czyli nie po asfalcie, tylko tak po takim szutrowym, jakimś takim bardziej górskim, leśnym i polnym szlaku. Także trzymamy za niego kciuki. Wrzucę tutaj tą mapkę, skąd wariat jedzie. W tamtym roku był na Wisła 1200, chyba coś takiego, taki start. Na ileś tam rowerzystów zajął 8 miejsce. Z godzinnym opóźnieniem trafił na trasę. Pociąg się spóźnił oczywiście. No ale 8 miejsce, wielki sukces. I teraz liczymy na to, że dojedzie do celu. Także trzymamy kciuki. Pozdrawiam, trzymajcie się i miłego weekendu. Cześć.